Kiedy pomyślałeś, że chciałbyś coś robić takiego nie dla siebie, ale dla społeczeństwa? Jak robię dla społeczeństwa, to też robię dla siebie. Drugi sezon, piąty odcinek podcastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. 170 na liczniku i podcinasz na kolejnym roku. Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako impuls. Podcast Michała Wawrzyniaka? Mhm. Mike, wow! Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i życie. Człowiek renesansu, pędzimy zawodu. Podcast Michała Wawrzyniaka Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko? Tak, na pewno. Dziś moim gościem będzie Grzegorz. Grzegorz prowadził swoje biznesy, sprzedawał bieliznę, sprzedawał dżinsy. Później przez wiele lat był dyrektorem w kinie. Później zajmował się pracą w teatrze, a dzisiaj Grzegorz jest prezydentem miasta Kalisza. Porozmawiamy o tym, czy faktycznie zawsze i wszędzie możesz wszystko, czy faktycznie Kowalski może stać się kowalem nie tylko swojego losu, ale innych? Czy można zmieniać nie tylko swoje życie, ale otoczenie? Zapraszam Was serdecznie. Koniecznie weźcie coś do pisania, do notowania. Koniecznie zapiszcie mega fajne kąski, ponieważ nie zawsze zdarza się porozmawiać z kimś, kto przeszedł taką potężną drogę życiową i ten ktoś ma zupełnie inną perspektywę tego, jak świat ocenia Twoje działania. Cokolwiek nie zrobisz, jakkolwiek nie pierdniesz, nie bekniesz, wszyscy to widzą, wszyscy o tym piszą. Porozmawiamy również o tym, że kiedy jesteś społecznikiem, kiedy pełnisz służbę społeczną, to tak naprawdę masz odpowiedzialności dużo więcej niż w biznesie. Nie masz bezpośredniego przełożenia, ponieważ nie możesz sobie zwalnie zatrudniać, a do tego wszystkiego cały czas ludzie o tobie piszą jak? Wspaniale, peany, chwalą cię. Nic bardziej błędnego. Zapraszam Was serdecznie. Przed Wami Grzegorz Sapiński, prezydent miasta Kalisz. To jest też taka sytuacja, kiedy na przykład pracując w biznesie, to, co się dzieje w polityce lokalnej, utrudnia życie. Tak. I ja tak trafiłem do polityki, bo kiedy byłem młodym chłopakiem, to brałem udział w kampaniach politycznych, ale na zasadzie takiego pracownika, wolontariusza. Tak, kiedy ale kiedy? Pomagałem. W jakim to było? Nie wiem, liceum? Nie, to był początek lat 90., czyli ja już byłem po maturze. Czyli masz 20 lat, tak? Tak. 25 tak. Wtedy. No nie, jeszcze wtedy nie. To było tak 20. Okej. Okay. I jakby znałem smak tamtych kampanii, ale tak jak mówię, nie jako działacz polityczny, tylko jako osoba, która była wynajmowana. I też nie byłem żadnym mózgiem operacji, tylko jednym z takich pracowników. Wolontariuszy, tak? I to takich właśnie tego niższego szczebla właśnie. No ale zobacz, to pokazuje, że to musiało cię kręcić, bo ja jako totalny buntownik w podstawówce przeginałem pałę wszędzie i teraz jeśli mnie pamięć nie myli, a nie mam z tamtych czasów żadnych zapisków, to w 8 klasie nie pamiętam, czy ja byłem przewodniczącym klasy, czy samorządu, czy jakimś skarbnikiem w samorządzie szkolnym. Byłem w szoku, czyli wbiłem się w ten klimat takiego małego samorządowca, ogarniałem w szkole wszystko, wiesz, zupełnie inny klimat dostępu do nauczycieli, do pani dyrektor, ale później jak przyszedłem do technikum, to raczej to mi wyparowało z głowy, ja nie miałem takich, wiesz, ciągot. Czyli była ta polityka dookoła ciebie? Nie wiem, w rodzinie gdzieś? Znaczy w rodzinie to nie, natomiast to jest tak, że to jest taki slogan, ale bardzo często się sprawdza, że to wszystko jest dziełem przypadku, tak? No bo w momencie, kiedy jesteśmy w pewnej grupie osób, które na przykład są zaangażowane, to się pomaga koledze, potem się w to wchodzi, to jest naturalne. To tak samo różnych rzeczy się boimy, albo nas nie interesują, bo ich nie znamy. Kiedy je poznamy, no to stwierdzamy, nie, no to jest dla mnie, to w tym się dobrze czuję i tak dalej. Co do tych początków, jeśli chodzi o tych przewodniczących klas, starosta na studiach, to ja oczywiście przeważnie byłem tym starostą i tym przewodniczącym. Natomiast... Czyli tam jest ten smak, wiesz, tam jest, możemy nadać smakiem większej władzy, tak? Nie masz ograniczonych instrumentów jako uczeń, tylko masz już dostęp do kadry nauczycielskiej, do szkoły. No, czujesz te plecy. I tak i nie, bo to zawsze działa w dwie strony. To jest tak, że pada hasło, wybierzcie spośród siebie osobę, która będzie Was reprezentowała. Wybierają takiego zawodnika,
teoretycznie on ma te plecy, ale w praktyce to jest tak, że potem wszyscy mają do niego pretensje. Tak, to wygląda. Natomiast wracając do tych naszych rozważań, ja po tych wszystkich zajściach, kiedy byłem tymi starostami i przewodniczącymi klasy, rzuciłem studia, poszedłem do pracy, tak? Rzuciłeś studia? Rzuciłem studia. Tak, ja pochodzę z biednej rodziny, studiowałem wtedy ekonomię na studiach dziennych i musiałem iść do pracy najnormalniej w świecie. Najpierw pojechałem do Holandii, popracowałem tam może z miesiąc czasu, przyjechałem autostopem bez jednego guldena. Stamtąd, tak? Tak. Czyli biznes wyszedł, tak? No słabo. Tam popracowałem trochę, pomyłem takie te blachy do szawermy i no nie kręciło mnie, no powiedzmy sobie szczerze. Miałeś lat wtedy ile? No to było, to był 90 rok, 92, więc miałem lat 21, tak? I później poszedłem do pracy. Pracowałem w sklepie sportowym i po dosłownie kilku miesiącach, nawet niespełna roku, przyszli do mnie ludzie, którzy mi zaproponowali, że jeśli z dnia na dzień rzucę tą pracę i pójdę do nich, to dostanę dwa razy taką pensję. I tak trafiłem do firmy Helios, w której pracowałem 17 lat. Tak, tak, tak. Z tym, że no, pracowałem od takiego chłopaka biegacza z plakatami, tak i tak dalej. No, my się poznaliśmy na tej dosłownie końcówce twojego. Tak, dokładnie. No i tak trafiłem w ogóle do Kalisza, bo ja przyjechałem na 3 miesiące w delegację przecież. Bo jesteś skąd? Z Radomia. Z Radomia. No i pobiegłem do ratusza, wpadłem do pokoju wiceprezydenta. Zacząłem krzyczeć, co wy, komuna się skończyła. No i okazało się, jak popatrzyłem po twarzach, no to w Kaliszu się nie skończyło. No wtedy były takie czasy. Czyli masz na myśli, popatrzyłeś po twarzach, widzisz komunę, czyli co, dziadki 50-60 lat, tak, to masz na myśli? Ale, tak, ale też jakby działanie, no bo ja pracowałem w firmie komercyjnej, nie dostawałem grosza dotacji, musiałem konkurować z kinem, które miało tańsze bilety i dotacje, a jeszcze mi zamknięto drogę, żeby mnie wykończyć. No tak, to było wtedy, jakie to były lata? 2005? Nie. To był 98 rok. 98. Aha, czyli początek, sam początek w Heliosie, okay. Tak. Znaczy, mój początek w Heliosie to był 93. Okay. Ja się przeniosłem tutaj dopiero w 98. No i stwierdziłem, że coś trzeba robić. No i potem od słowa do słowa poznałem ludzi. Powstała partia, która się nazywa do dzisiaj Platformą Obywatelską. I tak w ogóle trafiłem do polityki. Wtedy z tamtego spotkania? No tak de facto w 2000 roku powstała partia, więc to ile? No rok czasu. Czyli co, wpadłeś do ratusza, bo chciałeś zrobić zadymę, żeby coś się tam działo? I zacząłem organizować ludzi, którzy by zmienili tą władzę, żeby nie było tak jak do tej pory. No okej. No więc... Czyli w pewnym sensie zostałeś w Kaliszu przez irytację, tak? Że coś, ktoś ci pokazał nie wyjdzieć do kino, spadaj do siebie. To znaczy nie, dlatego wszedłem do polityki. A w Kaliszu to się zakochałem, najnormalniej w świecie, bo jak przyjechałem do Agnieszkę też przywiozłem. Okej. Wyszedłem na rynek w Kaliszu, spojrzałem na ratusz i w życiu nie myślałem, że są takie piękne miejsca. Poważnie? Tak. To już jakby kwestia była tego typu, tak? No, mogę wracać, albo mogę żyć w mieście, które mi się bardzo podoba. Mogę się zaangażować, zmieniać rzeczywistość. Tak de facto, jak ja przyjechałem do Kalisza, miałem 27 lat. No, wszedłem sobie w dorosłe życie, jeszcze byłem stanu wolnego, że tak powiem. No i co? No i od słowa do słowa. Potem pierwsze, 2002 rok to były wybory. Przegrane. Wybory do? Do Rady Miejskiej Kalisza. Czyli tak naprawdę polityką jako polityką, z wolontariatem to już w ogóle się z 20 lat zajmujesz, a bez wolontariatu tak pro, te pierwsze wybory mówisz 2000 ile? To znaczy polityką już, może nie funkcyjnie, że byłem radnym, to od 2000 roku to trzeba liczyć już na stałe, nie te 16 lat ostatnie, to non stop kolor. A w samorządzie, no to w 2006 jak zostałem radnym, no to jestem 10 lat. W samorządzie kaliskim. Nie zmęczyłeś się? Nie, dlatego, że jest... Ja mam pewien cel, tak? Ja uważam, że Kalisz mnie przyjął, zrobiłem tej karierę, dwóch synów mi się urodziło,
i zbudowałem z żoną dom, więc jestem w miastu coś winien. Dlatego są takie moje zabiegi i nie zamierzam przestać, na przykład jeśli chodzi o drogi dla Kalisza i tak dalej, i tak dalej. Bo ja po prostu uważam, że muszę za to, co mnie się udało, muszę coś oddać. Tak? To jest normalna transakcja, ja tak do tego podchodzę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Let's Play. Mateusz i Kamil wydali już kolejną edycję Labiryntu. Rewelacyjna gra planszowa, w której między innymi mówiąc znajdziecie coacha Mike'a jako mental mantę i będziecie mogli użyć mocy czaru zawsze i wszędzie, możesz wszystko. Ale najnowszą ich produkcją jest karcianka. Dziękuję bardzo naszym sponsorom, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie dostarczać Wam te wywiady w tej formie, za darmo, w sieci. Dzięki temu, że oni płacą za reklamę i wspierają nas. Jeżeli mielibyście ochotę stać się sponsorami podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Może Wszystko, to dajcie nam znać. Z przyjemnością pokażemy Waszą firmę i Wasze produkty. Wielu znanych ludzi zagaduje sam. Pisze, cześć, z tej strony ten i ten gość. Szukam oczywiście punktu styku, z reguły im pomagam, czymś z reguły coś im podsyłam, mówię, słuchaj, zobacz, to jest fajne, coś tam, wiesz, nie patuję sobą, ja jestem do Twojej dyspozycji. I oczywiście trudno mi jest teraz policzyć, kiedyś to było 9 na 10 odpadało, jedna przychodziła, teraz powiedzmy jest 2, 3 odpadają, a 6, 7 jest wow, super. Jeszcze tym bardziej, że teraz mnie opisują, kojarzę Cię, znam coacha Mike'a, w ogóle super, że piszesz. Mm-hmm. Ale wiesz, no to 10 lat tyrania jest w cudzysłowie sława i zasięg. Ale ludzie z reguły myślą, że znajomość z kimś znanym to jest taki, wiesz, to jest coś, co się przytrafia. W ogóle nie patrzę na to z perspektywy, nad tym się pracuje latami i z reguły, żeby znać kogoś na danym stanowisku, z reguły znasz się z nim wcześniej, nie? No tak, ale można robić tak, jak ludzie robią, czyli czekają, aż się poznają, że będzie łódź szczęścia. Tak. Albo można to wypracować, tak jak ty to robisz. Tak, ale teraz patrzę z drugiej perspektywy, zobacz, no. Jaka byłaby szansa, że gość z ulicy wbija się do ratusza, mówi, panie prezydencie, chciałem się z panem poznać, polubić się i w ogóle zapraszam pana do siebie do domu na wywiad. Raczej z perspektywy biznesowo-politycznej to byłoby nierealne, prawda? No na wywiad powiedzmy sobie szczerze, że raczej nie da. Tak. Natomiast często mam takie sytuacje, że ktoś nawet na ulicy mnie zaczepia, rozmawiamy chwilę i na pewno łatwiej jest ze mną porozmawiać, kiedy się spotkamy na jakiejś imprezie sportowej oczywiście. Czy gdzieś. I ja te 5 minut poświęcę, bo przecież korona z głowy mi nie spada. Natomiast jak ktoś chce się do mnie umówić, to jeżeli ja chcę wypracować z tego całego tygodnia jeden dzień na spotkanie, to się okazuje, że ludzie czekają do mnie potem 3 miesiące i wydaje mi się, że to jest jakaś taka szklany pałac, że ktoś się nie chce widywać. No, to jest dla mnie bolesne, bo ja miałem, chcę i jestem dla być i jestem dla ludzi, natomiast w ramach normalnych możliwości. To jest ta percepcja, kiedy ludzie nie siedzą, to jest ten, zmienia się punkt widzenia z miejscem siedzenia, tak? Nigdy nie byli na tym miejscu, nie wiedzą, jak to jest hardcore. Nie wiedzą, ile tej pracy ale trzeba poświęcić. To jest kwestia, czy chcą, czy nie. Dlatego, że jeżeli no każdy z nas robi coś i zmienia się, przykładowo zmieniam pracę, no to jakby przeważnie moje życie też się zmienia wtedy. I tak samo jest, jak staje się ktoś, nie wiem, osobą bardziej znaną albo musi współpracować nagle z tysiącami ludzi. No więc z automatu tego czasu nie ma. Tylko jest kwestia, czy ktoś chce to zrozumieć, czy nie. No bo normalnie to jest tak, że Kowalski czy Nowak, ten przysłowiowy, przychodzi, on ma jedną ważną sprawę, całe jego życie kręci się w ostatnim czasie wokół tej sprawy, więc wydaje mu się, że każdy potraktuje ją jako rzecz najważniejszą. Jeśli a ja nie muszę... zrobi tego od ręki, to uważa, że niepoważnie dokładnie. Traktują. A ja muszę zrobić tak, że jeżeli, nie wiem, jest dziura w jezdni i może wpaść ileś samochodów, i jest sprawa, że facet mówi, że jest obok niego podwórko, które jest zaśmiecone. Mówię, niech się pan nie gniewa, zajmę się tym jutro albo za tydzień. A jezdnia, no muszę. A on myśli, że ja po prostu tego człowieka zlekceważyłem. I też, ale to zobacz, mówisz jeszcze o sytuacji, w której ty możesz mu wysłać ten komunikat, a w sytuacji, kiedy on stoi za tymi drzwiami. Nie, to w ogóle no, jakiś gbur tam stoi, udaje księcia. Tak. No ja pamiętam, jak przed tym okresem, przez to, że byłeś w teatrze i mega dużo
akcji wspierałem, coś tam robiłem, dawałem kasę i tak dalej, więc cały czas się kontaktowaliśmy, nagle zostałeś prezydentem i przez pół roku nam się nie udawało zdzwonić. I oczywiście feedback zewnętrzny, ja się pytam ludzi, czy im się udało, czy mają jakiś kontakt. Już się zmienił, już się zmienił, już się do mnie dzwonisz. Już nie ma starych znajomych. Ja mówię, ludzie, kurwa, ja mam tylko biznes, okej, ten biznes obsługuje 25 państw, ale to jest kaliski biznes. Może dla Kowalskiego wielomilionowy, ale to jest mały biznes, to nie jest Kaliszanka, prawda, która trzepie tam, wiesz, Grześków miliony dziennie. I ja nie mam czasu i czasami mówię, dobra, to w marcu, a co dopiero, kiedy miałbyś całe miasto na swojej głowie. Nawet to mnie interesowało zawsze, jak to wszystko ogarnąć, nie? Bo to jest tak, jakbyś masz się poznać, oczywiście masz swoich doradców, ale masz się poznać na wszystkich aspektach działania miasta, czyli wiele spółek. Ale jest spółek, armia ludzi, no, tak. To jest 500 osób, które pracują na to. Także to... No ale wiesz, poznać się chociaż z nimi, nawiązać relacje. To prawda, no to 500 osób podziel sobie chociaż, żeby się z kimś spotkać raz, co drugi dzień, no to masz 2 lata, żeby chociaż się z nim spotkać bez niedziel. No i też jest fakt, czy się spotkam z tymi 500 osobami w ogóle. Dokładnie. Bo jest część ludzi, z którymi pracuję na co dzień, część takich, że raz w tygodniu, a część takich, że tu raz w roku się spotykam nawet. I to też. A jeszcze są osoby, z którymi nie rozmawiałem. No jest to nierealne. Nie? Dokładnie. No ale każdy jest tym trybikiem, tak? Przecież no, ja niby stoję na górze i wszyscy mnie oglądają, ale też jestem trybikiem. No to tych trybików musi być dużo, żeby cała maszyneria działała. Piramidka jest duża. Dokładnie. Powiedz mi, co było dla Ciebie najtrudniejsze? Co było takim szokiem? Z jednej strony no, jesteś kilkanaście lat w polityce, więc teoretycznie nie powinieneś mieć szoku kulturowego, ale z drugiej strony jednak stanie się, wiesz, działacza samorządu, dyrektora teatru czy kina, nagle zostajesz się prezydentem Kalisza, to życie się zmienia. Zmienia się. Znaczy, najtrudniejsze to są te tematy rodzinne. Takie znowu ktoś pomyśli, że gadam jak każdy i tak dalej, ale jeżeli się słyszy na przykład od syna, że jego najgorszy dzień w życiu to dzień, kiedy zostałem prezydentem, słabo. Ciężko. Jest, powiedzmy sobie szczerze. Ile syn miał wtedy lat? No to było, on mi to powiedział rok temu, więc miał 8, tak. No, natomiast generalnie... Ale dlaczego? Dlatego, że... Nie, bo mnie nie ma w domu. On był przyzwyczajony, że ja jestem na każdą jego potrzebę, jestem w domu. Byłem codziennie w domu zawsze. A dzisiaj jest tak, że jest fajnie, jak zdążę go położyć spać, tak? No właśnie. Jak wygląda dzień pracy, o której wstajesz? No ja wstaję o 7. Ja nie robię tu z siebie męczennika za 27. Tak, żeby być... Musisz być... W ratuszu, o której? O 8? Znaczy, teoretycznie nie muszę, no właśnie, ale jestem w granicach 8-15 w ratuszu. Prezydent ma umowę o pracę? Tak, no ja podpisuję listę obecności, chociaż nie mam tak, że muszę być od 7.30 do 15.30, jak urząd działa. No nie, ale umowa o pracę, jest w ogóle nierealne. No właśnie, no właśnie, po pierwsze jest to nierealne, ale zobacz, to jest ciekawy temat. Masz umowę o pracę, czyli umowa o pracę to jest 8 godzin, powyżej 8 godzin to są nadgodziny. No ale oczywiście no. Nie ma żadnych nadgodzin, no przecież nie oszukujmy. No właśnie, zobacz, to jest no oszustwo. Ktoś od Ciebie wymaga, wiesz, Kowalskiemu się mówi, że jak ma piekarza i on był godzinę dłużej, to jak mu nie zapłacił, to go oszukał, a Ty masz w świetle prawa... Ale tak jest, jak się jest kierownikiem czy działu, czy kierownikiem całej jednostki, no to teoretycznie ma się nienormowany czas pracy i albo się zdąża w ramach swoich godzin, albo trzeba zostać, ale nikogo to nie obchodzi, tak? W chwili, kiedy ja mówię ludziom, wszyscy hejtujemy, wszyscy jesteśmy hejterami. Bo kiedy mam negatywne zdanie o Tobie, albo Ty o mnie, to jest według mnie hejt. I to nie jest problem. To nie jest problem. Oczywiście teraz nie używam tego hejt jako, wiesz, hatred, nienawiść po angielsku, ale po prostu potoczne słowo hejt. To mi się nie podoba, byłem w knajpie, kurwa, jedzenie było do dupy. To jest hejt. Spoko. Wiesz doskonale, no bo w końcu byłeś patronem akcji Hejtoholik, że hejtoholik, czyli uzależniony od hejtu, już wiesz, już jest przekręcony, że on większość, może nie 90, jak ale... Jak nie dołoży z 20 w ciągu dnia, to dzień jest stracony. To negatywne patrzenie, nie różowe okulary, ale negatywne patrzenie na świat. To jest według mnie problem. I teraz często, kiedy o tym mówię, to ludzie mówią, nie, Wawrzyniak sobie wziął taki temat, no bo, bo popularny, bo nikt się nim nie zajął, tak? Właśnie zobacz, czemu się nie zajęli inni. I na tym się promuje, na hejcie. A ja z drugiej strony mówię, wszyscy przeżywają hejt, tylko nie wszyscy o tym mówią. I teraz Ty pięknie powiedziałeś, że co, że wszyscy macie hejt? Tak. Ja to widzę po sobie. No cokolwiek by się nie napisało, to... A na przykład jest tak.
Zasadziliśmy drzewa, tak? No tak, ale oprócz tego to pewnie pan byłeś, nie wiem, za długo z czymś tam albo... Ale drogi są jednak dziurawe, a autobusy, albo tak, nasze przedsiębiorstwo autobusowe jest jako 10. w kraju ocenione. Mhm. 10. w kraju. Mówisz KLA, tak? KLA. Mhm. To, co jest napisane? To jak do dupy musi być w innych miastach. Okej. Okay. Czyli negatywne patrzenie. Dokładnie. Nie, że jest sukces, bo wykazał się nowy zarząd i tak dalej, tylko nie, to znaczy, że tam w innych to już musi być tragedia, dramat. Czyli wychodzi z tego, że ty po prostu... Traktujesz to jako część gry? Znaczy, ja to traktuję jako skomasowane działanie, które ma na celu to, żeby mi zniechęcić mnie do dalszej pracy i żebym sam zrezygnował ze stanowiska. No właśnie. I to jest cały czas, bo to jest skomasowanie dwóch mediów, bardzo wielu, i to profesjonalnych mediów by się wydawało, bardzo wielu ludzi, którzy... To nawet nie jest młodzież, która jest uzależniona od hejtu, czy ludzie dorośli, tylko to są ludzie, którzy robią to stricte, specjalnie, z zamierzonym celem i tak dalej. Podpuchy wręcz, tak. Podpuchy, tak. No właśnie, no to jak ci się udaje? No bo wiesz, samo mówienie sobie, nie poddam się, wiesz, młodzi ludzie mówią, zamknij konto na YouTubie, usuń Facebooka, ale tak? Ja tyle przeżyłem w życiu, że taki hejt to... Mówiąc szczerze, spływa po mnie. No. Ale czemu spływa? Rozumiesz? No spływa, bo jeżeli ktoś już zdecydował się na to, nie wiem, żeby wyrzucić mnie z pracy, pozbawić mnie środków do życia, zrobić ze mnie kreaturę w życiu politycznym. I ja to wszystko przeżyłem, ja to wszystko z siebie zrzuciłem. Tak? Czyli ja jestem już na tyle doświadczonym człowiekiem, że... Dostałeś tyle razy po dupie, że już wiesz, że po prostu się dostaje. Znaczy, to jest przykre, bo ja nie powiem młodemu człowiekowi, który chciałby iść w moje ślady, że stary, musisz tyle razy dostać po tyłku, ale tak będzie. Ale niestety tak jest, że potem po tobie to spływa. No. No to jest tak jak z tą kością, tak? Jak się złamie, to już w tym samym miejscu się nie łamie. No. Przeważnie, no bo... No tak. Grzegorz, powiedz mi, czyli co? Jest to nierealne, czy zawsze i wszędzie możesz wszystko? Jeśli chcesz, jeśli położysz wszystko na szali, będziesz ciężko pracował i często jeszcze trzeba do tego znaleźć grupę ludzi, to jest to możliwe. Ja przynajmniej jestem przykładem tego, że nie wiem, kiedyś mi się wydawało, że nie będę mógł mieszkać w dzielnicy, w której mieszkam, że nie będę mógł mieć takiego domu, który mam. No co prawda on jest jeszcze banku, ale jednak ja w nim mieszkam już od 6 lat. Kiedyś marzyłem, żeby pracować w teatrze, ale pewnie też to się nie uda, a wszystko mi się udawało jak do tej pory. O tym, żeby zostać prezydentem, nawet nie marzyłem. Nie marzyłem. No tak to wyszło. Także myślę, że spokojnie. To jest kwintesencja życia właśnie w dzisiejszych czasach. Chcesz, jesteś pracowity, zrobisz wszystko. Albo będziemy siedzieć o 15, pić piwo i hejtować. Aha. Wybór jest prosty. Dziękuję bardzo. Dzięki. No i jak, moi drodzy, kto z was chce zostać prezydentem, radnym, przedstawicielem społecznym? Jesteśmy zainteresowani? Mam nadzieję, że po dzisiejszym wywiadzie widzicie, jaki to jest kawał ciężkiego chleba. Nie rozmawialiśmy w ogóle o kwotach, jakie Grzegorz zarabia. Wypłata każdego prezydenta jest przerażająca. Ilość pracy jest szokująca. Odpowiedzialność masakryczna. Ale to jest fajne, że są wśród nas ludzie, którzy chcą robić więcej dla innych. Bez względu na to, czy ogromna część społeczeństwa tego nie widzi, ponieważ nie widzimy dalej jak czubek swojego nosa. Ale jedno jest pewne, możemy. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Jeżeli naprawdę dociśniesz, jeżeli chcesz, jeżeli masz plany, marzenia, jeżeli ułożysz to w jakiś konkretny krok po kroku schemat, który możesz zrealizować. No i oczywiście, jeżeli pracujesz nad sobą kilkadziesiąt lat, no to jest szansa, żeby Kowalski, który kiedyś sprzedawał coś, dzisiaj sprzedawał ideę. Ideę lepszego miasta, lepszego życia. Tego, żeby nie myśleć tylko o sobie i o swoim tyłku, ale też o innych. Mam nadzieję, że dużo się nauczyliście. Koniecznie zostawcie nam subskrypcję na YouTubie. Koniecznie lajki, łapki. To jest fajna rzecz. W ten sposób, w cudzysłowie, dajecie nam znać, że nie tylko wam się podoba, ale też płacicie za dostęp do tej wiedzy. No i koniecznie 5 gwiazdek na iTunesie. Regularnie pojawiamy się w top 10, top 3 i na pierwszym miejscu, za co wam bardzo dziękuję, bo okazuje się, że słuchacie. Pamiętajcie o tym, że te wywiady są totalnie bezpłatne w sieci, między 15 a 25 minut.
Są wersje pełne, czasami godzinę, dwie na naszej zamkniętej grupie MMC. I również pracujemy nad tym, żeby pojawiły się u wydawcy audiobooków w Storytelu. Tam będziecie mogli posłuchać i krótkie, i długie wersje audio. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejnym stałym sponsorem podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Może Wszystko jest firma RollsNote, czyli rewelacyjne, totalnie inne notesy, które zabierzecie ze sobą wszędzie, schowacie, ściśniecie i które ewidentnie pomagają nam notować, zbierać swoje wrażenia, wnioski, często również po podcastach.